Halo tu ciapa. Witam Was w drugim unboxingu. Tak jak Wam mówiłem w poprzednim, że będzie jeszcze jeden. Proszę bardzo, jest jeszcze jedna paczka. W tej paczce znajdują się kolejne 3 płyty Stratovariusa, które uzupełnią moją kolekcję. Tak więc co? Otwieramy. Na sam początek, jak widzicie, no, paczka taka mięciutka. Na start, jak widzicie, już tutaj coś jest oderwane, bo musiałem oderwać personalia moje, jak i sprzedającego, żeby tutaj, kurde, nikogo nie zlikować. O, shit. Czy nie zlikować, kurde, zdoksować. No i na dzień dobry. Mamy content. O, shit. Mamy dużo folii bąbelkowej. No i już widać boczki płytek. Co mi oderwiemy. Proszę bardzo. No i wyjmujemy tutaj z folii wszystko. Folia bąbelkowa będzie do gniecenia. Nie no, zobaczymy. Wszystko to jest twardo, kurde, zapakowane, widzę. Tu jeszcze jest taśma. Będę musiał ją przeciąć, żeby tutaj wszystko dobrze wyjąć. Wezmę sobie to tak, odwinę, o proszę bardzo. I odwijamy. Oh my goodness gracious. Już widzę, co jest na wierzchu. Już widzę, co jest na wierzchu. Same superaśne rzeczy. Tak więc na początek mamy A Million Light Years Away. Później mamy... O, jeszcze Paragon. Mamy jeszcze S.O.S., naprawdę rzadki singiel. No i na ostatnim miejscu Hunting High and Low. To akurat są, widzę, też single w typowych jewel case'ach. Zajmiemy się może tym najstarszym na razie. S.O.S., jak widzicie, kurde, w normalnym jewel case'ie. Aż się sam zdziwiłem, bo myślałem, że takie też nowsze single były w takich malutkich pudełeczkach. A tu proszę bardzo, kurde, jewel case, taki najnormalniejszy. Wziąłem ten single ze względu na to, że tutaj ma ekskluzywny blackout cover od Rainbow i on naprawdę jest super, jak słyszałem. Widzę zabezpieczenie też na pudełko. Trochę mi się tu odkleja, ale to już nieważne, już tam pudełka zawsze można sobie zamienić. Zobaczmy w środku. Oh my goodness, ładna płytka. Zobaczmy jej stan. Nie wiem, czy to będzie widać na nagraniu, ale jest tylko jedna ryska, ona jest tylko usyfiona. Więc naprawdę super, super stanie. Ja tam się bardzo cieszę. Więc na tą chwilę naprawdę super. Zobaczmy dalej. Dalej mamy chronologicznie, zobaczmy, chronologicznie dalej będzie Hunting High and Low. Też bardzo dobry singiel. On z kolei zawiera też ekskluzywny utwór Neon Light Child, którego na przykład nie ma w Intermission, co mnie zdziwiło. Chociaż nie wiem, czy on jest jeszcze w innych wydaniach. Bym musiał też popatrzeć, ale już jako, że mam właśnie ten singiel, mam ten utwór, to już nie będę dalej raczej szukał. Powiem Wam, że ta nalepka jest bardzo trudna do zdjęcia. Dobra, otwieramy. No i tak się to prezentuje. Teraz to nie jest rozmyta bitmapa na tłoczeniu, tylko teraz jest taka rozpikselizowana. No dobra, zobaczmy, jak wygląda płyta. Jak wygląda tutaj w środku. Kurde, rozmyta bitmapa, serio? Tutaj w jednym miejscu ma tylko taką większą ryskę, ale to nic nie szkodzi. Nie wiem, czy to nawet widać tutaj, ale chyba nie. To jest bardzo lekka ryska, więc nic się tej płycie nie stanie. Tak więc Hunting High and Low mamy za sobą. No i została nam jeszcze ostatnia płyta A Million Light Years Away. Ta z kolei jest płytą Enhanced CD, która zawiera jedną sesję na audio CD i drugą sesję na pliki. To jest akurat ciekawe, kurde, trzeba by było jeszcze ogarnąć, jak się to płyty tłoczy, ale to chyba da się normalnie tłoczyć CD-burnerem chociażby, albo jakimś jeszcze innym programem, w którym można robić sesje płytowe. To jest akurat proste do zrobienia, więc to akurat na spokojnie. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. Płytka ciekawa, płytka ciekawa. Tutaj w środek jest taki bardziej gwieździsty. Stan płyty, powiem Wam, że jest ładny, też jest usyfiony, nie widzę żadnych takich rysek. Piękny stan płyty, ty kurde, jest ładny stan, naprawdę, nie ma tu żadnych rysek prawie. Znaczy inaczej, nie ma tu w ogóle żadnych rysek, to jest kurde szalone. No i tyle, to by było na tyle z tych wszystkich płytek. Widzicie, ile za nie łącznie wybuliłem? Oh my god. Ale naprawdę, za te single to naprawdę trzeba czasami sporo zapłacić, żeby się później nimi cieszyć, a mówię, już będę mieć większość kolekcji za sobą, zebrane. Zostaną mi jeszcze praktycznie te nowsze single i pojedyncze stare, no chyba, że wezmę tylko pod uwagę jeden singiel, który został wydany ekskluzywnie w Grecji na CD-ku, a nigdzie indziej, bo te na winylu to Ja nie mam winylu, a co ja będę winyle zbierał, jak ja nie mam nawet odtwarzacza do tego. Tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten unboxing. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli coś jeszcze będę miał na stanie do unboxingu, no to nagram filmik stosowny do tego. Tak więc co, dziękuję Wam bardzo jeszcze raz i trzymajcie się do następnego materiału. Sie! A ja teraz idę sobie to zripować.